i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale i zapraszam Was tym razem na haul jesienny. Kupiłam kilka rzeczy i to jest niby część pierwsza, część druga może się pojawi, może nie. Tego nie wiem, bo jeszcze nie mam tych rzeczy, które chcę Wam pokazać w części drugiej. Ale zakupy są planowane, więc możliwe, że ta część druga się pojawi, jeżeli nie, no to nie. Ale tak, mam kilka rzeczy, które ostatnio, no większość jest taka na jesień, ostatnio je kupiłam, bądź tak dostałam. A więc tak, zaczynamy. Jak widzicie, już jest ciemno, bo niestety nagrywam to wieczorem, no ale już dzień, nie mam czasu. Zacznę może od Semilaka i mama mi kupiła dwa topy. Bo ją o to poprosiłam, bo akurat jechała w to miejsce, gdzie Semilak jest dostępny stacjonarnie, ale nie wiedziała, którą, więc kupiłam dwa. I mam zwykły top, taki, on kosztuje wszędzie tak naprawdę 29 zł i top No Wipe, który kosztuje już 37. Halo Focus. I ceny Semilaka są raczej stacjonarne, no chyba, że kupujecie na Allegro, ale tam nie wiadomo, czy nie traficie na podróby. I Top No Wipe po raz pierwszy użyłam ostatnio i szczerze podoba mi się. Jest to fajne rozwiązanie, naprawdę, więc polecam. Następne dwie rzeczy to są maseczki z Avonu, z katalogu któregoś tam. Nie wiem w sumie, kiedy to widzicie, więc nie wiem, czy z tamtego, czy jeszcze wcześniejszego katalogu. One były, z tego co pamiętam, po 5,99 i jedna to jest Hydrating Aloe and Cotton Face Mask, czyli aloe z bawełną, nawilżająca i użyłam ją nawet dzisiaj rano. Ona jest taka fajna, nie zastyga. Właśnie, żeby ją sobie nałożyć z rana, polecam. Fajnie odświeża, skóra jest bardzo miękka. I tutaj mamy też Purifying Tea Tree and Cucumber Peel Off Mask, czyli ogórek i drzewo herbaciane, które bardzo dobrze działa na trądzik, z tego co słyszałam. I to już jest maseczka peel off, która zasycha i ona, jak ją zdejmiecie, to macie wrażenie, że zdejmujecie siatkę jednorazową. Taki cienki coś i to śmieszne jest dotyku tam potem, normalnie jakbyście mieli taką siatkę. I też bardzo fajnie działa, skóra jest miękka, oczyszczona. No i to jest właśnie oczyszczająca maseczka. Następną rzeczą, jaką tu mam, to jest suchy szampon z Pantene Dry Shampoo Instant Refresh, czyli natychmiastowe jakieś tam refresh, no Boże, odświeżenie, o. I podobno ma nie zostawiać białego tego, jak to nazwać, osadu, białego osadu. No z tego co widziałam, to jak się go tak ładnie spryśnie, to faktycznie nie zostawia, no ale jeżeli przesadzimy, no to jednak już zostawia. I że właśnie pani powiedziała, że tylko wystarczy popryskać, przeczesać, już są piękne włosy i w ogóle. I jest ich, tych szamponów, kilka wersji. Ten jest akurat na blask, połysk czy coś. I faktycznie włosy się po nim ładnie błyszczą, więc on jest nawet nie tylko fajny do odświeżenia, jeżeli mamy już przetłuszczone włosy, a po prostu, żeby nadać im takiego fajnego błysku. Wiedziałam, że jest jeszcze ochrona koloru, coś jeszcze, coś tam było właśnie. Następną rzeczą to jest coś bardzo fajnego, coś, co mi się strasznie podoba. I są to kapucie z pandami, które kupiła mi mama, jak wszyscy z mojej rodziny byli na zakupach jednych wielkich. Mi tata kupił sobie w ogóle wtedy najwięcej rzeczy. Moja mama powiedziała, że nie mogła się powstrzymać i kupiła mi właśnie takie kapcie. One normalnie kosztowały 50 zł, ale była przecena minus 50%, więc kosztowały 25. I są milutkie, patrzcie, jakiego one mają misia. Mają też tą antypoślizgową, widzicie, już gdzieś w coś depłam. Nawet wiem, co to jest, ale to jest tajny secret project, więc nie mogę Wam powiedzieć. Antypoślizgowa podeszwa, no i chodzę w nich non-stop.
Oni są przepiękne, tak? Mają pandę. Hello, oh. Super są, naprawdę. I w ogóle jeszcze mają takie ucho. To nie jest taki pompon, tylko to jest takie ucho. Więc naprawdę fajne, polecam. I one są z Kary, tak się nazywa ten sklep? Czy tu gdzieś pisze? Nie pisze. Ale chyba Kary, jak coś kojarzę. I tak, następną rzeczą jest skórzana kurtka Sinseya. Ja mam akurat rozmiar S, bo XS-ka też była dobra, ale była taka wygodniejsza, była S-ka. I tak, skórzana kurtka, która w całości prezentuje się tak. Jest, no, krótka, no, ale to raczej skórzane kurtki są krótkie. Ma złoty zamek, bardzo ładny. Ta skóra, mój tata powiedział, że wygląda na prawdziwą. I jak miał ocenić cenę tej kurtki, jak powiedział, 300. No, ona kosztowała równo 99 zł i 99 groszy. Więc w ogóle jak moja mama zobaczyła tą cenę w Sinseyu, mówi: Ola, kupię ci ją. Nawet jeszcze jej nie zdążyłam przymierzyć. Ola, kupię ci ją. I mi mama kupiła, ale to już za moją zgodą i to ze mną. I tak. Jest naprawdę bardzo fajna, ma kieszenie. W środku nie ma kieszeni, nie ma. Ale jest wygodna, nosiłam ją. No, kaptura nie ma, bo kurtki skórzane też raczej kaptura nie mają. I jeszcze z tyłu wygląda tak, jest najzwyklejsza, tylko tu ma jakieś takie przeszycie. I takie guziczki w ogóle, nie ma też takie coś. Jeżeli sobie zarzucam plecak na jedno ramię, albo nawet na dwa i zdejmuję jako zbyt zawakutowanie, to właśnie prędzej mi się tak odczepiają. Kiedy mam ją w szkole, bo już w szkole nie zdejmuję i nie wkładam do szafki, tylko w niej chodzę. I jest bardzo fajna. I do takich bluzek, które przykrywa w całości, czyli po prostu mając kurtkę jakby i spodnie i nie widać, że pod spodem nie jest bluzka. I do takich bluz, które są dłuższe. Też bardzo fajnie wygląda. No i mówię, cena 100. I już ostatnią rzeczą, którą mam w tym holu, to są buty. Buty bardziej na zimę, ale już zdarzyło się dni, że w nich chodziłam. I są to trapery. Takie ładne, czarne traperki. Sinseya również. Mają tutaj, są takie normalne zamszowe, a tu mamy taki element skóry. No czarne, one wyglądają tak dość groźnie, tak ten, ale one są naprawdę bardzo fajne, ładnie się prezentują na stopie. No gdyby był jakiś ładny, jasno-różowy kolor, czy jakiś inny ładny, to bym pewnie kupiła właśnie taki jaśniejszy, no ale niestety nie było ładnego koloru innego, więc kupiłam czarne. A gdyby w nich wymienić sznurówki na jaśniejsze? Co myślicie? Dajcie znać. Ja mam rozmiar akurat 37. No i to są najzwyklejsze buty, tylko mają ten skórzany element. Też nie są jakoś super ekstra wysokie jak na trepery. Znaczy chodzi mi o, nie, o tej obcas jakby, tylko tu. Są tak do kostki. I naprawdę są bardzo ładne i z tego co pamiętam kosztowały 180 zł, 190. Jakoś tak. Nie przygotowałam się, nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. No i tak, bardzo mi się podobają właśnie, jeżeli mamy fajne spodnie. Tymczasem je spodnie się tak zbierają na kolanie i to wtedy do traperów to nie fajnie wygląda, ale jeżeli tak ładnie mi się układają spodnie na kolanach, to już to bardzo fajnie wygląda. Wiem, że to głupie, ale tak jest. A więc tak, to by było na tyle. Trochę krótki ten haul, ale też nie za długi. Mówię, może być druga część, może nie być. Zobaczymy. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa, pa!